Ta miejscówka, którą wybraliśmy na dzisiaj, jest chyba najlepsza, jaką można by zrobić. A ku temu jest też niezła okazja, dlatego że chcemy wypróbować coś, na czym jeszcze Patryk nie latał. Jestem bardzo ciekawy, jak mu pójdzie, jakie będą komentarze. Muszę chwilę się przygotować i zaraz startujemy. Słońce już jest nisko, ale mamy niezwykłą zieleń. Mamy fantastyczną dolinkę. A za nami są sarny, czy przed nami. Słońce świeci nam już dość nisko, ale jest naprawdę mega. Soczyście zielono wszędzie i piękna przestrzeń. Kilometr wokół nas, nikogo nie ma. Let's go! To co jest niesamowite, że dopiero co niedawno ukazał się Motion Controller 1, a już mamy 2. Sprawdzimy dzisiaj, jak się miewa 1, bo dostałem 70 euro rabatu na 2. Może go kupię i przetestujemy na tym kanale, ale chciałem polatać trochę awatą, bo część ludzi lata tylko na Motion Controllerze. Zobaczymy sobie, jaka jest różnica. Tu nie będzie trybu manualnego, ale jest sport, a tutaj jest tryb manualny, nie? A jestem ciekawy, jak Patryk też wypadnie w tym całym przedstawieniu. Lecę pierwszy pakiet, zobaczymy jak się, 2 minutki, jak się lata z Motion Controllerem. Lecimy w trybie normalnym, ale to co chciałbym zrobić, teraz skręcimy i zmienię sobie na tryb sport. To się robiło chyba tutaj modem, nie? M. Tak, teraz jestem w sporcie. Lecimy w naszym kierunku. Delikatne ruchy nadgarstkiem. Nie mam tutaj w tych goglach niestety head trackingu. Spróbujemy przejść tak. No jest całkiem nieźle. W trybie sport. Zgubiłeś drona? Ale co miałeś, face safe? Za nisko leciałem. I trawę poszło. Ujojoj. Patry idzie poszukać drona, więc będzie miał ciekawie. A ja tutaj próbuję. Przelecieć troszeczkę wyżej. No ta awata daje rady. Jak się leci tak cinematic dalej i te ruchy są spokojniejsze, no fakt, że to nie jest manual, muszę się chwilę przyzwyczaić, ale można fajne rzeczy osiągnąć tutaj. Nie wiem, dlaczego pokazuje mi sensor error, skoro ja tutaj nie powinienem mieć sensorów włączonych w tym trybie. Trochę nim rzuca, ale ogólnie nie ma tragedii. Jak ktoś nie umie latać FPV w ogóle, to jest rewelacja. Bardzo mocno ten trigger trzymam. Teraz jestem na 3 metrach. Nie mogę sobie odnieść jeszcze odległości. Dobra, spróbujmy zrobić jakiś punch, czyli bardzo wysoko. Dobra, max flight altitude reached. I teraz dive w naszą stronę. W stronę słońca. Dźwigamy się. Było całkiem nieźle. Jeszcze raz. Dobra, i teraz taki low pass. To jest nieźle. No da się na tym polatać. Nie szczególnie. Jestem bardzo ciekawy opinii Patryka. Ale dla ludzi, którzy w ogóle nie umieją latać, to jest masakra. To jest naprawdę super wrażenie. Już wiem, dlaczego są tacy podjarani. Zaraz przełączymy się jeszcze. Bo ja tu nie mam stabilizacji. Pewnie w Gyroflow trzeba będzie to ustabilizować. A teraz przełączę się. Troszkę wyżej tylko. A w tryb stabilizacji. Dobra. Wyłączyłem. Settings. Kamera. Ice. Rocksteady. Dobra. Mamy to. I teraz nagrywam. Drugi raz. 2 minutki. Zobaczycie sobie, jakie są różnice w Rocksteady. To, na czym się złapałem, to bardzo mocno trzymam to dildo, ten kontroler, łąkę. I to jest takie charakterystyczne, że bardzo mocno naciskam trigger, bardzo mocno go trzymam. Ale lata się konkretnie. Zaraz się przepnę na zwykłą aparaturę, klasyczną. Dobra, polecimy jeszcze kawałek do góry. Zobaczymy sobie, jaki to ma zasięg, to cudo. Nie chciałbym się bardzo oddalać. Później ciężko będzie go znaleźć, jakbym zahaczył. Ale tutaj jest taka charakterystyczna wysepka. Max flight altitude.
Wracamy. Dobra. A za chwilę pokażę Wam, jak się lata watą. Dla mnie ten lot jest dość chaotyczny. I może z tej przyczyny nie jest to dla mnie taki szał. Ale dla osoby, która nigdy nie latała, to jest naprawdę piękne wrażenie. Tu jesteśmy. Dobra. Wiem, że jeszcze można wychylać się, jeżeli chodzi o gimbala. Tak, tilt. W jedną lub w drugą stronę. Mamy delikatne wychylenie gimbala. Nie za duże tu jest, widzę. 6 stopni może. Ok, będę lądował. Jesteśmy. Jak ja mam teraz tym cudem zlądować? Przełączymy się w tryb normalny. Tu do nas. Tak jak teraz. Poszło. Nie było lekko. Nie jest to takie intuicyjne jak w normalnym kontrolerze, ale mimo wszystko było fajnie. Polecimy teraz na aparaturze i później pomożemy jeszcze Patriemu, ale dopóki jest światło, to chciałem jeszcze zrobić dla Was lot na aparaturze. Ok? Jesteśmy. No i teraz można polatać. Akumulatora mam 91% i widzicie, to jest punch i dive. I przede wszystkim to, co tutaj mamy, to jest bardzo płynnie, czy dużo płynniej. A wata też nie jest mistrzynią, ale już daje radę, jeżeli chodzi o takie loty cinematic, czy punch i dive. Czy ja tam przejdę pomiędzy tymi? Nie za bardzo. Tu nie ma miejsca. Ostatnio pojawiła się aktualizacja do Mavica 3 i do Mini 3 Pro dotycząca lotów w goglach. Trzeba mieć świadomość paru rzeczy. Po pierwsze, że to jest inne pole widzenia. Ja tutaj mam 155 stopni mniej więcej. Więc to jest duże pole widzenia, petarda. Natomiast jeżeli chodzi o Mavica, to tamto pole widzenia jest naprawdę mizerne, typu 70-80. Teraz miałem jakiś twist chyba. Spróbujmy się... To po aktualizacji, tak, zrobili. Nie mogę awatą tak dynamicznie wchodzić w manewry. Szczególnie w zakręty. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to faktycznie jest inne latanie. No zobaczcie, ja teraz w tym trybie manualnym pięknie schodzę najniżej i panuję co do centymetra nad tym dronem, a jednak jak robimy to samo motion controllerem, to jest bardzo duży chaos i taka bezwładność. I też te zmiany kierunków, one są mega takie chaotyczne, że tak powiem. To widać. Nie, one nie są płynne, tylko rwane. Natomiast dla ludzi, którzy chcą takie rzeczy robić, dlaczego nie? Musiałem troszeczkę kąt gimbala sobie poprawić. Spróbujmy tutaj niżej podejść. Nie widzę Patriego, nie wiem, gdzie on poleciał. Jesteś? No dobra. Słuchaj, mam do Ciebie teraz taką prośbę. Ja już wyląduję tutaj z nami, tak? Żebyś poleciał najpierw na dildo, najpierw na motion controllerze, a później żebyś poleciał na normalnym, dopóki mamy światła, ok? Już ląduję tutaj, Ci przyłączę wszystko. Dla mnie jednak, wiesz, normalna aparatura to jest podstawa. Dive'y można robić. Ok, przełączam się. Złapiemy ją. Dawno nie latałem awatą, wiesz? Mamy to. Patryk zgubił swojego drona, leciał za nisko i zahaczył pewnie o glebę, co? Tak, o trawę zahaczyłem. I co, długo go szukałeś? Ale bateria nie była wypięta? Nie, nie, po prostu wplątał się w trawę i straciło mi wizję i disarmowałem już. No ładnie, ale jest cały, znalazłeś, cały. To najważniejsze. Czyli jednak bazer pomaga. Bazer pomaga, no. Tak, i teraz przytrzymaj i powinny Ci... No i puść. Wystartowała Ci, nie? A tryb lotu zmieniasz tutaj M. I wychylenie jeszcze masz tilt. Dobra, to będziesz widział. Załóż sobie teraz gogle. Co? I powiesz mi, w którym trybie latasz. Czy sport, czy w trybie N. Neutral, no. To trzeba zmienić na sport. Poczekaj, bo się kręci całość. No bo ty sobie kręcisz tym. Okej. Okay, no. To teraz Cię zmienimy na M.
Jest sport? Sport, tak. No i zapylaj. A z drugą stronę dawaj. No, bo to ci idzie. I triggerem... Wyczuj się jego, tak, wiesz? W tym będę. Tak? Nie wiadomo, którą ręką sterować. Nagrywać się? Tak. Dobra, spoko. Śmiesznie. Jeszcze raz lecisz? No. Dziwnie, dziwnie, no. Pamiętaj, że to jest właśnie... dla ludzi, którzy nie umieją latać FPV. No właśnie, tak się czuję. No to spróbuj trochę takich manewrów bliżej przeszkód, nie? Właśnie próbowałem, tyle że jak nagle puszczę gazu, nie, to nagle się zatrzymuje, tak kompletnie, wiesz. Musisz mu płynnie ten gaz regulować. Właśnie chyba tak. Aha, idziesz ładnie. No powoli się przyzwyczajam do tego. No, śmiesznie jest po prostu. Tak jakby czuję się, jakbym nagle musiał lecieć prosto wszędzie. Tak, no nie? To jest bardzo dziwne. Tak. Bo wiesz, na tym nagle wiesz, zastopujemy sobie, trochę dasz mniej gazu i nagle obrót, nie? A tu nagle jest wyczute bardzo. Bardzo tak. Czucie jest ostre. Tak, jak trigger poluźnisz, to on przestaje tak. Lecieć. Ale mocy ma. Ma, nie? Właśnie nie wiem, czy na aparaturze też tyle mocy by uzyskał? Inaczej lata. Bo to jest tryb sportowy. Aha. Na aparaturze też możesz w sporcie polatać. Ale ma power. No i właśnie to jest to, że puszcza się trigger i koniec zabawy. Tak. No to dawaj z tym triggerem, Patryk. A teraz pójdziesz jeszcze na normalnej aparaturze. Śmiesznie, bo on tak jakby nie ma wyczutego, że on idzie do góry, nie? Tylko cały czas na dół, bo tak. Ja jestem przygotowany. A daj do góry, możesz do góry go dać tam. Tak, tylko że ja jestem przystosowany, że aparaturę trzymamy nisko, nie? Tak, tak. To tak, jest tak. Właśnie trik tak. W tym, że wiesz, niby chcesz nisko, ale nagle musisz to wycelować w niebo. To jest bardzo dziwne. Tak, tylko patrz gdzie jesteś. O, jaką masz orientację, nie? On idzie już RTH teraz. No właśnie jak to wyłączyć teraz. No to niech się zląduje jako RTH, nic się nie stanie. Nie wiem, czy to... Aha, no, faktycznie. Dobra, ruszymy na normalnej aparaturze. Dalej, Patry. Góra, tak jak Mavikiem. Tak. No, tutaj tak jakby czuję większą kontrolę nad przepustnicą oraz nad tym, jak mogę się obracać, ponieważ znając sekwencję, że trochę opuszczam trotl i nagle się obracam, mogę wykonać świetne przejście, a tam czuję dokładnie. Się, jakbym leciał ciągle do przodu. Tak. I ciężko gaz wyczuć tam. Spróbuj pokrążyć tutaj... trochę wokół mnie teraz. Dobra, wystarczy, dawaj, Patryk. No to jest w ogóle nieporównane, jak się ktoś nauczy na aparaturze, a później przesiądzie się na to, to jest wow, w szoku wielkim. Aha. No ale i tak powiem, że aparatura jest na plus. To jest ciekawe doświadczenie naprawdę, ale kto nie umie, można sobie spróbować, ale i tak radzę aparaturę wykorzystać. Pewnie. Chyba tam mam śmigło trochę pokiereszowane, nie?
No i tu widać pociągnięcie, tu widać energię i tutaj widać no, swobodę przede wszystkim. To jest inne latanie w ogóle. Tu się lata jak samolotem. Słuchajcie, wnioski końcowe, jeżeli chodzi o motion controller, bo polataliśmy tutaj trzema różnymi dronami, a watą się lata super i pod kątem początkujących to jest naprawdę petarda. Może nie na cały czas, nie na całe życie i całą karierę pilota, ale na początek, jak ktoś ma na przykład mniej czasu do ćwiczeń na symulator, to jest taka namiastka. Fajnie się lata, tylko trzeba cały czas ten trigger trzymać. A jednak we freestylu, czy w takich lotach widokowych, cinematic, możesz sobie, jak latasz na radiu, to dać punch i później spokojnie siłą grawitacji. Tutaj czegoś takiego nie ma, bo jak zwolnisz ten trigger, to faktycznie dron zawiśnie i tyle. Jeżeli bym powiedział o tym kontrolerze, to jest tak, dobry jest na pewno dla początkujących, ale szczerze mówiąc, jeżeli ktoś naprawdę lata na aparaturze, to lepiej aparaturę wybrać niż tego dziada, ja bym to tak nazwał. Lata się bardzo ciekawie, z wyjątkiem tego, że trochę ręce bolą od tego i czujemy jakby cały czas nas ciągło prosto, więc nie mamy takiej swobodnej kontroli, żeby lecieć sobie po bokach i tak dalej. Jednak na aparaturze bardziej to jest do wyczucia. No tak, to co Patry mówi, to jest faktycznie racja. Ja podjąłem decyzję, że kupię. Za 400 wykupię ten kontroler MC2. Nim można robić trochę innych manewrów. Można się też połączyć czy z Maviciem, czy zmieniaczem trójką. I to jest spoko sprawa, myślę. Dlaczego nie? Natomiast czy go sprzedam, czy sobie zostawię, to jeszcze nie wiem. Natomiast warto mieć takie rzeczy, szczególnie jak się lata z ludźmi, którzy w życiu nie latali, a trzeba im pokazać, nie? Bo są takie sytuacje. I ja takich kilka sytuacji już miałem. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Dzięki, Patry! Dzięki, na razie. We'll be right back.